znajdujemy się na zbiorniku Przykona, gdzie od poniedziałku rozgrywamy 7. motoparalotniowe slalomowe Mistrzostwa Polski. Bardzo nowy sport, nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Na pewno wielu z Państwa widziało motoparalotnię latającą gdzieś tam. To jest taki spadochron z silniczkiem, który się gdzieś tam przemieszcza. Tutaj latamy troszkę inaczej. Dzięki tutaj przychylności władz miejscowych gminy udało nam się stworzyć takie centrum slalomowe. Są ustawione specjalne platformy z pylonami, które widać tutaj za nami. I między tymi pylonami zawodnicy z 7 krajów świata rozgrywają otwarte motoparalotniowe Mistrzostwa Polski. To są zawody w ramach Pucharu Świata. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy od godziny 18 na finały. Będą wyłonieni mistrzowie Polski, jak również mistrzowie Pucharu Świata, czyli zawodów Open. Mamy reprezentację Kataru, mamy Greków, mamy Francuzów, Hiszpanów, mamy Szwedów, mamy Holendrów. Znaleźliśmy się tutaj w Przykonie zupełnie przypadkiem. Szukaliśmy od dłuższego czasu jakiegoś przyjaznego miejsca i to miejsce dzięki władzom gminy zostało znalezione właśnie tutaj w Przykonie. Wspaniały obiekt, wspaniałe miejsce, super woda, bardzo blisko startowisko dla motoparalotniarzy tuż przy zbiorniku wodnym. Proszę Państwa, trzeba po prostu przyjechać, obejrzeć, co robimy. To jest fascynujący sport, bardzo widowiskowy. Jednocześnie zapraszamy wszystkich tych, którzy nie mogą przyjechać, na oglądanie transmisji live, która znajduje się na stronie Paramotor Team Poland lub na stronie Aeroklubu Polskiego. Wszystkich serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w Przykonie.